Musimy cały czas pamiętać o długu prawie 600 milionów, który jest do rozwiązania w gestii miasta. Co do pomysłu pana prezydenta, który pan tutaj przedstawił o przeniesieniu zobowiązań z majątkiem, to ja panu zadaję pytanie. Czy pan nie boi się bardzo dużego ryzyka utraty własności szpitala, majątku szpitala, ponieważ przeniesienie zobowiązań i majątku szpitala, resztę majątku szpitala do tej spółki może warunkowo pozwalać zgodnie z umową, jaka obowiązuje tą spółkę. Mówimy o umowie, która została skonstruowana, przyjęta, w której w jednym z punktów zapisu jest mowa o umorzeniu udziału w tej spółce, też warunkowym, na skutek zaległości zobowiązań. Może to zrobić organ windykacyjny względem dłużników i przekazać majątek osobie trzeciej. Oczywiście to wszystko może się zdarzyć w sytuacji, kiedy w sposób płynny nie będą realizowane zobowiązania, kiedy nastąpi zachwianie w finansach miasta, zmiany własności podmiotu. Pomimo tego, że ustawa oczywiście dzisiaj o zakładach leczniczych uniemożliwia zabrania przekształcenia szpitala w spółkę, prywatyzacji, ale jednak w przypadku, przepraszam, to jednak w przypadku, mówimy o prywatyzacji, o sprzedaży majątku, to jednak w przypadku tej spółki, ten szpital po prostu może, nie tyle szpital, co majątek szpitala może zostać przejęty i zobowiązania także. I własność może być przekazana, czyli udziały w tej spółce osobie trzeciej. Tak? Jeżeli chodzi o pytania pana radnego Kuchińskiego, głównie związane ze szpitalem, to oczywiście jest pan tu demagogiem, mówiąc o 600 milionach długu. Nie wiem, skąd się pan ten dług 600 milionów przez noc chyba. Jest około 470 milionów, szanowni państwo, tego długu. I czy się nie boję się na temat tamtej klasyfikacji, w której brałem udział, to mi niezręcznie odpowiada, więc to pominę sobie to oczywiście. Natomiast czy się nie boję utraty majątku szpitala? Taka okoliczność nie wchodzi w grę utraty majątku, bo przypomnę, że nawet jeżeli majątek jest w spółkach, gdzie odpowiedzialność prawna i materialna jest na władzach spółki, to jednak jest to majątek ogólnomiejski. Czy majątek części szpitala będzie w samodzielnym szpitalu, czy będzie w spółce, która zarządza tym majątkiem, to zawsze będzie majątek, panie radny, ogólnomiejski. W sensie, my nie wszyscy mamy, nie znamy tej kwoty tak optymalnie, prawdziwie, dlatego że nie wiem, czy pan wie, ale według tego, co powiedziałem, dyrektor szpitala to kilkudziesięciu komorników akurat prowadzi postępowanie, jeżeli chodzi o Grudziącki Szpital. On to podał do takiej oceny, że to taki związek polityczny. To nie jest związek polityczny, to jest związek osadzony na gruncie tylko i wyłącznie zobowiązań finansów. To jest jedyny związek na świecie, na podstawie którego działają komornicy. Natomiast nie wiem, czy pan ma świadomość, ile toczy się postępowań w sądzie rejonowym w Grudziądzu i w sądzie okręgowym w kwestii długów. Ja myślę, że powinien pan jako organ nadzoru, jako właściciel, powinien pan zadać pytanie też, ile tam jest zobowiązań. Wziąć też pod uwagę te wszystkie niezapłacone i względem wodociągów, spółek miejskich, bo to też są długi. I wydaje mi się, że te dzisiejsze zobowiązania, o których pan mówi, będą miały zupełnie inny wymiar. To jest jedna kwestia, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na drugie, bardzo istotne ryzyko, bo pan się tak bardzo ucieszył, że dyrektor szpitala, który przenosi nakłady inwestycyjne do spółki IMU, wykaże zysk w szpitalu. Czyli szpital Grudziącki, szanowni państwo, uzyska zdolność finansową. Do czego? Do brania kolejnych kredytów. Zdolność finansową do brania kolejnych kredytów. Stąd też będzie możliwa i spłata straty szpitala. Stąd też będą możliwe być może jakieś kolejne inne inwestycje, o których nie mamy zielonego pojęcia. To będzie plan
nowego rozdania w kontekście kolejnych kredytów. I przypomnę, że dopóki ten szpital będzie w gestii miasta zarządzając się, że będzie na zawsze pozostanie, bo taką mamy nadzieję, to te zobowiązania także w przyszłości przejmie to miasto. To jest... Z wakacjami informował pan prezydent, że rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego opływają o kredyt na refinansowanie tych kredytów bardzo drogich, zaciągniętych w MWJP w Magellanie na kwotę około 250 milionów złotych. I w związku z tym, że dzisiaj znosimy tę rezerwę na pokrycie straty finansowej szpitala w zeszłym roku, a jednocześnie dyskutujemy o tym, żeby przenieść nakłady poniesione na rzecz budowy nowych oddziałów szpitalu do spółki GIM. Jak się zmieniła perspektywa w związku z tym, przeniesieniem tych nakładów? Czy dalej się ubiegamy o te 250 milionów, czy o inną kwotę? To jest dla mnie ważne. Prezydent bardzo optymistycznie podchodzi do tych odbytych już spotkań z BGK-iem. A moje pytanie jest takie, czy nie obawia się pan jednak, że ostatecznie o wszystkim może zaważyć decyzja polityczna? Obawy, o których mówi radny Kosiński, chcemy minimalizować. O tych obawach przecież była dyskusja także na Radzie Społecznej, gdzie pan jest członkiem tej Rady Społecznej. I dlatego mówimy o dokapitalizowaniu GIM-u, zabiegamy o dokapitalizowanie GIM-u. Mówimy o tym, że dokapitalizowanie GIM-u powinno się znaleźć w przyszłorocznym budżecie miasta po to, żeby zapewnić GIM-owi stabilizację i pewność obsługi zadłużenia. To po pierwsze, i pan o tym doskonale, pan o tym doskonale wie, co daje ta operacja nazywana dla mnie oddłużenia szpitala. Uzyskuje szpital rzeczywiście wynik dodatni i staje się lepszym partnerem w negocjacjach z bankami i nie na zaciąganie nowych długów, panie radny, tylko na refinansowanie tych złych długów, tych bardzo drogich długów. Po prostu trzeba przygotować odpowiednią dokumentację i pan doskonale wie, bo już jest porządek obrad na kolejne posiedzenie Rady Społecznej, że będziemy dyskutowali o kolejnym etapie, czyli o wewnętrznej restrukturyzacji szpitala. Tego praktycznie nie ma. Będziemy mówili też o harmonogramie, o przygotowaniu tego planu wewnętrznej restrukturyzacji szpitala, a przygotowanie tego uwarunkowane też jest poznaniem tak naprawdę do końca reformy służby zdrowia, które przygotowuje państwa rząd. Oczywiście życzę jak najlepiej, bezwzględnie, żeby się to wszystko udało, jeżeli ta państwa propozycja osiągnie cel i faktycznie uda się skutecznie odurzyć szpital i zachować jego własność, tożsamość, i aby służył wszystkim w sposób szeroki i społeczny, to jak najbardziej niekomercyjnie, co najgorsze, będziemy się wszyscy z tego cieszyli. Natomiast oczywiście nie podzielam ani tej pewności, ani tej wiedzy i to, co pan przewodniczący Rady Społecznej mówi, że ja wiem. Ja nie wiem. Ja nie mam pewności. Może pan wie. Może pan wie. Ja nie wiem. Pan ma taką pewność. Ja nie mam tej pewności. Państwo wróciliście od marszałka ze słowami takimi, że wam obiecał, że jest deklaracja wsparcia. Natomiast wiem, że pan marszałek Całgęcki skierował pismo do wojewody, czyli pismo pisane, napisane na papierze, który stwierdził, że nie da wsparcia finansowego na odłożenie Grudziąckiego Szpitala. To są dwie różne kwestie, być może dwie różne informacje, aczkolwiek ta niespójność nie wiem, z czego wynika. Co do wiarygodności, panie prezydencie, w zakresie wzięcia kredytu, ja myślę, że stosunkowo niedawno, bo to w roku ubiegłym, kiedy pan ubiegał się o obligacje, kiedy panu wiele podmiotów odmówiło, no utraciliśmy tą zdolność, wiarygodność finansową. Zresztą nie tylko miasto, ale i spółki gruźniowskie także, bo wie pan doskonale, że MPG zabiegał o kredyt 10-milionowy i niestety odmówiono mu. Zdolność kredytowa, finansowa tego miasta jest bardzo, bardzo słaba, minimalna, dlatego no nie podzielam tego optymizmu, tym bardziej, że zakres poręczeń i ta wielka, wielka radość prezydenta Sikory, który mówi, że dzisiaj te kryteria zabezpieczeń są tak, nie trzeba zbyt wiele, bo dają te pieniądze w walizkach, stawiają i można tylko brać, to tak to nie wygląda, panie prezydencie. Zadałem panu prezydentowi pytanie o powołanie miejskiego zespołu restrukturyzacyjnego dla szpitala. Pan prezydent powiedział mi, że zrobi to w połowie miesiąca września. Panie prezydencie, nigdzie w mediach nie usłyszałem, żeby pan taki zespół powołał. Jedynie były takie migawki mówiące o jakimś jednym członku tego zespołu. A
Natomiast moje pytanie zadaję panu, żeby pan dzisiaj jasno i wyraźnie powiedział, kiedy pan ten zespół powoła i kto będzie w skład tego zespołu? Miasta jak przyjęcie zadłużenia przez GIM i zapewnienie GIM-owi niedokapitalizowania przez wiele lat, bo tak to będzie funkcjonowało. No jest to oddłużenie szpitala i to, ja zawsze wielokrotnie to powtarzałem, że to, o czym dzisiaj mówimy i to, co planuje, to, co nazywa się tak zwanym planem Nowaka, to jest nic innego jak przejęcie dużej części zadłużenia przez spółkę, czyli oddłużenie szpitala i kolejny etap to jest tak naprawdę przygotowanie restrukturyzacji wewnątrz szpitala. I ta restrukturyzacja i to było głęboko dyskutowane także na posiedzeniu Rady Społecznej, że musimy bardzo zintensyfikować działania, jeżeli chodzi o wewnętrzną restrukturyzację szpitala. Jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, który musi być zrealizowany w mojej ocenie do końca października, jest bardzo dalekie zaawansowanie, bo są przygotowane dokumenty, plan był szeroko omawiany, dyskutowany, oceniany przez różne instytucje zewnętrzne pod względem formalnym, prawnym, podatkowym i itp. Co do planu wewnętrznego, to rzeczywiście tego planu w mojej ocenie na dzisiaj nie ma, a on jest podstawą uzyskania refinansowania tak naprawdę tych trudnych, wysoko oprocentowanych długów do refinansowania takiego. Jak się zmieniła narracja z rozmowach z Bankiem Gospodarki Krajowego, biorąc pod uwagę to, że przenosimy te nakłady w wysokości 170 milionów złotych na GIM dla szpitala? Bo to bardzo zdecydowanie większe zainteresowanie jest i jak pan wiceprezydent Sikora wspomniał, został wybrany nowy zarząd GIM-u, bo do tej pory były rozmowy takie dosyć utrudnione z powodów organizacyjnych BGK-u. I w tej chwili rozmowy są znacznie ciekawsze i bardziej optymistyczne, ale to tak, ja mówię tylko taką uwagę, natomiast to nie jest jakiś tam hura optymizm, ale są znacznie bardziej ciekawsze. Ale panie prezydencie, proszę o odpowiedź na proste pytanie. Z czym najeździmy do Bagiego? Jakie są nasze oczekiwania na dzisiaj? Za chwilę dam panu prezydentowi Sikorze głos, dobrze. Za to zachodzi około 150 milionów złotych, czyli te refinansowanie kredytów zaciągniętych przez szpital. Firmy Magera i z firmy Trade. Natomiast nie wszystkie, pamiętajmy, że 250 milionów na te dwie firmy składa się właściwie kilkanaście kredytów sumarycznych i nie wszystkie są przy tym oprocentowaniu najwyższym, niektóre są w granicach 6%, więc może też się zdarzyć, że tutaj możemy mówić też o poziomie mniejszym, 450 milionów złotych, co i tak w bardzo duży sposób pomoże szpitalowi przy płaceniu mniejszych odsetek w skali roku, natomiast też robi wariant wypłaty tego ewentualnego wsparcia ze strony BGK-u w transzach. Na dzień dzisiejszy wiemy, że strata, jak nie mylę się chyba, wynosi na połowę roku około 17 milionów. Panie Kosińskie, jeżeli coś mylę się, to proszę wyprostować. Na koniec roku prawdopodobnie to wzrośnie, czyli trzeba przewidywać, że ta strata będzie na poziomie 30 milionów złotych. Czyli w ciągu tych dwóch lat mamy około 75 milionów złotych do pokrycia. Czyli jeśli jeszcze szpital rozliczyłby nadwykonania, tak jak zrobił to w roku poprzednim, czy za rok poprzedni, 2015, to może wzrosnąć. Czyli wynik na tej operacji powinien być minimum 75, być może do 100 milionów złotych. Co nie oznacza, że to nakłady mają być przeniesione w tej wartości. Nakłady muszą być przeniesione w większej wartości. Z czego to wynika? I to, bo tu jest cały czas mowa o wycenie. Bo jak Państwo wiecie, dzisiaj jest wycena, ona musi być wyceniona w kwotach rynkowych, ale też szpital poniósł koszty na wytworzenie tych nakładów. Ja nie wiem, jak to było amortyzowane, nie mam tutaj takiej wiedzy, jaki był wkład amortyzacji rocznej, więc to będzie ta wartość nakładów, moim zdaniem, przewyższa grubo 100 milionów złotych, tak? Co oznacza, że wynik tego na tej operacji szpitala będzie na przykład na poziomie 70 milionów złotych. Ale jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Szanowni Państwo, musicie mieć świadomość, że to, o czym my tutaj mówimy, to są zapisy księgowe tak naprawdę. Pewne zapisy będą skorygowane w szpitalu, z tego nie ma pieniądza, tak? Za tym idzie przepływ pieniądza, za tym idzie oddłużenie szpitala, bo GIM pożyczył szpitalowi to, co uzyskał od Siemens Finance. Jakby ten, mówiąc tak bardzo obrazowo, no, będzie kompensat, tak? I jakby szpital zostanie oddłużony na poziomie, załóżmy, 150 milionów złotych,
tak? A ten dług jest i tak w IM-ie, ponieważ IM za te 150 milionów, które jakby przejmie obiekty, tak, de facto, które dzisiaj są posadowione na gruncie należącym do GIM-u, stąd mówimy o nie sprzedaży nieruchomości, tylko o przejęciu nakładu, czyli to, co zostało wybudowane na tym de facto w gruncie. To jest dosyć skomplikowana operacja i jakby co do szczegółów, to trzeba by sobie dokładnie to rozpisać, ale mniej więcej to tak to ma zafunkcjonować. Ale jeszcze raz mówię, to jest bardzo ważne, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens, to po pierwsze trzeba zapewnić stabilizację GIM-owi, bo GIM i prezes GIM-u biorą gigantyczną odpowiedzialność za tą operację, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest właśnie same działania wewnątrz szpitala, bo to, że szpital zostanie oddłużony i oczywiście będzie musiał płacić też, to jest kwestia VAT-u i tak dalej, za użytkowanie tych obiektów. Jak sobie z tym będzie radzić, to jest jakby kolejne pytanie, ale trzeba się zająć na poważnie też wewnętrzną restrukturyzacją szpitala, kosztów włączenia oddziału, etc. Wpisać to w nowy program, bo też pamiętajmy o jednym, to co o czym zapominamy, tak naprawdę w systemie ochrony zdrowia brakuje pieniądza. I to Państwo też doskonale przecież wiecie, o tym też PiS mówi wielokrotnie, że nie wiem, czy są źle wydawane. Państwa na razie reformy zakładają likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia, ale w żaden sposób nie zakładają większych środków na ochronę zdrowia. Zakładają w perspektywie 10 lat zwiększenia do 6% i bardzo dobrze, bo to jest szansa. Tylko przerażające jest, że zakładacie to w perspektywie 10 lat, a nie w perspektywie roku, dwóch czy trzech. Bo tych środków dzisiaj brakuje i tak naprawdę samorząd Grudziądza finansuje deficyt w ochronie zdrowia. Bo tak to wygląda. My nie możemy pozwolić, żeby mieszkańcy czy pacjenci umierali na ulicach. Dlatego ten deficyt, który jest w systemie, systemowy deficyt tak naprawdę jest pokrywany z samorządem. Dlatego wielokrotnie mówimy, że Grudziądz nie może być zakładnikiem szpitala. I jakby zakładnikiem niewydolnego systemu ochrony zdrowia, który jest trudnym systemem, w którym i nie radziło sobie SLD, nie poradziło sobie PO, a dzisiaj też pewnie ma pewne problemy też i PiS.